Cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na drugi odcinek z grą Tank Mechanic Simulator. Odcinek pojawi się w dniu premiery. Jeżeli się nic się nie posypie, to dzisiaj jest premiera Tank Mechanika oficjalna. Ja nagrywam ten odcinek dzień wcześniej. Dobra, żeby nie było. Zauważyliście pewnie miniaturkę po pierwszym odcinku. Skąd wziąłem taką miniaturkę? A więc możemy sobie wybrać opcję w menu głównym podgląd i tutaj możemy sobie zobaczyć wszystkie pojazdy, które są dostępne w grze. Przynajmniej w tej podstawce na razie. Zobaczcie. Czyli tutaj mamy czołgi, II wojna światowa. Jest kategoria II wojna światowa, więc skoro stworzono taką kategorię, to prawdopodobnie będzie również będą kategorie jakieś inne. Może pierwsza wojna światowa, może jakieś inne tereny działań późniejsze. No i można sobie to wszystko rozwinąć. Jak widzicie, Zjednoczone Królestwo, tutaj nie mamy nic. Niemcy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pojazdów. USA, 3 pojazdy i 4 pojazdy z Związku Radzieckiego. Ok. Tutaj oczywiście można sobie wybrać, akurat mam wybrany jakiś pojazd, można sobie wybrać jakieś światła, rotację tego światła, można wyłączyć krajobraz. No i oczywiście możemy sobie obejrzeć go z różnych stron, z wszystkimi detalami. I zobaczyć, na ile wiernie został odwzorowany taki model. Dobra. To tyle tytułem wstępu. Dzisiaj jak odpaliłem tę grę, to chyba była jakaś aktualizacja, bo menu znowu wróciło do języka angielskiego. Na szczęście polski nadal jest, można znowu przełączyć. Przełączyłem sobie i wszystko gra. Ok. No dzisiaj będę musiał chyba zacząć kontynuację odrestaurowania tego pojazdu, który mamy. Mogę sprawdzić pocztę. Tutaj są jakieś kolejne maile. Łap za łopatę znowu. Czas na zakupy. Ale to za chwileczkę może. Bo trzeba by się zająć. Ok. Myślę, że ta gra to jest troszeczkę taki zamulacz, bo na pewno będzie odrestaurowywanie będzie trwało na pewno dłużej niż w Car Mechaniku. Tutaj jest tych części znacznie więcej, one są też poukrywane. Tych modeli też nie znam. Jednak samochody są wszystkie bardzo podobne tutaj. Są dużo większe różnice między modelami. Okej. Okay. Dobra. Co chciałbym zrobić dzisiaj? Menu. Tak jak zapowiadałem, chciałem sobie przejść w analizę i zobaczyć, co tutaj możemy jeszcze sprawdzić i co naprawić. Zobaczcie, tutaj jakieś koło zębate pominąłem. Osłona skrzyni biegów. I teraz pytanie, czy skrzynia biegów, ja sobie tutaj przełączę, osłona jest... No to jest sam silnik, to jest osłona silnika, więc skrzynia biegów powinna gdzieś tutaj być w samym pojeździe. Pytanie, czy jakbym zdemontował te wszystkie osłony. Dobra, zróbmy tak. Myślę, że coś tutaj się odkryje przed nami. I będzie widać dużo, dużo więcej. Ok, zobaczcie, tam coś jest. Pasek klinowy, który trzeba albo wymienić, albo naprawić. Ciekawe, czy się da go naprawić. Tu wentylatory, chłodnica. Skrzynia biegów gdzieś powinna być. Nie wiadomo gdzie. W sumie wał napędowy. Przełączmy się jeszcze. A zobaczmy, co ja tu mogę w ogóle. Dobra. Rozumiem, że tego paska klinowego raczej nie wypiaskuję, nie odrdzewię, ale sprawdźmy to.
Trzeba to sprawdzić, żeby ewentualnie wykluczyć pewne rzeczy. Nie wiem, co się zadziało, ale jeszcze teraz sobie wezmę piaskowanie. Ach, spadłem. No nie, no tak, udało się. Co ciekawe, udało się nawet pasek klinowy odrdzewić. Okej, co my tu mamy dalej? Czyli dość niepoważnie, ale jednak. Wejdę sobie pod czołg i zobaczę, czy tutaj gdzieś coś jest. Jak patrzę na te koło zębate, wszystko wygląda w miarę spoko. Więc nie wiem, skąd to koło jakieś zębate na czerwono. Jeszcze może... Chyba, że jest jakiś błąd może jeszcze w modelowaniu. Też tak może być. Jest jakaś płyta. Okej, tutaj są jakieś szafki, do których nie mam dostępu. Tutaj jeszcze jest wał transmisyjny, więc pytanie, jak się tam dostać? Są dźwignie, które wymagają naprawy. Chyba, żebym sobie... Okej, mogę w ten sposób to zrobić. Czyli mogę te wszystkie elementy, jak chcę, zdemontować. Tutaj jest jakaś osłona skrzyni. A, tu jest ta osłona skrzyni biegów. Jedna i druga. Jeszcze tu patrzę, co tu jest. Jakieś dźwignie. Tutaj nie widzę nic. Ok, powiedzmy, że mamy to wszystko. Ok, pytanie, co ja z tym mogę zrobić? Czy te części mogę jakoś... Tak, to są jakieś, czy są jakieś stoły do naprawienia? Jest panel ulepszeń, zaraz do niego wrócimy. Tutaj w tym gabinecie też nic nie możemy zrobić. Mogę natomiast chyba przejrzeć sobie... Okej. Magazyn. Menu magazynu. Przedpuszcz, sprzedaj, napraw. Dobra, mamy wszystko. Mamy nasz... Właśnie, czemu ja tu nic nie widzę? Który to był, żebym ja pamiętał. Ok, mamy. Mamy kratki, kratki możemy naprawić, ale można by wziąć jakieś te elementy, które są trudno dostępne i je po prostu naprawić na zewnątrz. Zlecić naprawę. Dobra. Zleć naprawę. Okej. Rozumiem, to się teraz naprawia. Wszystko pięknie. No dobra. Pora chyba dokupić jakieś części naszego modelu. Zobaczmy. Potrzebuję tylną gąsienicę. W tym przypadku. Dziwne, że się nie ustawia na tym pojeździe, który mamy. Dobra. Idziemy do sklepu. Gracz może również kupić plany czołgu. To jest nowość, które mogą zostać użyte przy tworzeniu nowych części w panelu rzemieślniczym. Ok. Ale ja czegoś takiego jeszcze chyba nie mam.
Więc wybieram sobie model, wybieram sobie gąsienicę. No i kupujemy tylną gąsienicę, przednią gąsienicę. Może te dwie takie. Akceptuj. Dobra, znowu jakieś osiągnięcie mi wskoczyło. Pięknie. Gąsienica jest. Teraz ta gąsienica. I tu nam brakuje pewnego elementu. Rolkę podtrzymującą muszę kupić. Niestety chyba nie mam tabletu, więc. Wszystko jest w kolejności alfabetycznej ustawione, więc łatwo znaleźć części. Czyli jedna strona czołgu jest zrobiona. Ok. Pytanie, jak ja się tam dostałem? Osłona działa. Ok, przyłączyłem się znowu do tego. Do wnętrza. Taki rentgen mamy w tej chwili. I uzupełniam o te części, których nie mógłbym. O, brak części nawet jest. Ok. Dobra, ale to sobie uzupełnimy później. A jeszcze. Jeszcze tutaj było z przodu. Osłona skrzyni biegów. Raz. I osłona skrzyni biegów. Dwa. Dobra. Osłona działa, to za chwilę. Może tutaj tą osłonę silnika już zamontuję z powrotem. Lewarek, proszę bardzo. Nawet lewarek jest na wierzchu. Pora zatem zabrać się za. O, tutaj jeszcze mi brakuje. Z tej strony, dobra. Wiem, co mi brakuje. Ramię koła jezdnego przede wszystkim. Dobra, to kupmy to ramię. Na razie wiecie, tak troszeczkę z trudnością wykonuję te wszystkie naprawy. Aha, i dwa koła jezdne mi są potrzebne, dobra. Super. A i mam taki nawyk z car mechanika, żeby te naciskać. A zobaczmy w ogóle menu, panel ulepszeń. To menu pozwala na odblokowywanie różnych ulepszeń trzech typów: narzędzi biznesowe, na przykład lakiernie, pasywne, tańsze ceny w sklepie szczęściami. Aby odblokować ulepszenie, zaznacz ulepszenie, a następnie wciśnij przycisk odblokuj. Dobra, spróbujmy coś tutaj zadziałać. Przydałby się ten tablet, ale no jest od razu tablet. Super, biorę to. Co my tu dalej mamy? Jakaś suszarka. Nie, szlifierka kątowa. Dobra, na razie mi nie jest potrzebne. Kład też nie jest mi. Parking poziomu pierwszego. Myślę, że to by się przydało, prawda? Taki parking. I tu mamy od razu plac testowy. Myślę, że to też byłoby fajne. Ok. Może spróbujemy dzisiaj nawet przejechać. Lakiernia. Tak. Wszystkie ceny niższe. Wkręcenie śrub szybsze. Bierzemy. Ceny niższe bierzemy. Wszystkie zlecone naprawy zakończane szybciej. To nie jest ważne. Zysk reputacji. Niech będzie.
prędkość poruszania się, a może być wydajność wszystkich narzędzi, niech będzie, wydajność jest ważna. I tutaj mamy właściwie więcej punktów reputacji nie mam, więc na razie nie ruszam nic więcej. Dobra, super, chyba mam te ulepszenia. Dobra. Teraz powinno się udać. Jak nacisnę T, to będę miał tablet. Koła jezdne, 2 sztuki. Tak, super. Dobra. One są. Tylko nie to nacisnąłem, co trzeba. Do klawiszologii trzeba się trochę przyzwyczaić. Niestety nie mogę tutaj... Nie wiem, czemu nie mogę... zamontować... Ale może dlatego, że nie mam gąsienicy. Słuchajcie, zostaje mi mało kasy, więc muszę się teraz sprężać. Ewidentnie tutaj mamy jakiś mały bug, ale okej, dobra, udało się go naprawić. Dobra, z grubsza tutaj gąsienice i wszystkie kółka mamy. Może troszeczkę trzeba by zacząć bawić się w piaskowanie. Nie piaskowanie. No tak, piaskowanie. Nie, wypiaskowanie, wypiaskowałem. Chyba malowanie to już będzie. Są samouczki. To jest odrdzewianie, to jest piaskowanie. To jest malowanie. Dobra. Teraz będzie pasować wszystko. Tryb malowania, X, gruntowanie, tak właśnie, gruntowanie jest mi potrzebne. Wiadomo, że te części, które kupiłem, to one już nie będą się gruntować, no bo one już są naprawione, są nowe po prostu. Tam coś się nie porobiło, nie wiem co tam się dzieje, ale okej, chyba wszystko jest okej. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Chociaż jak widzicie, jest to dość czasochłonne. Pewnie gdy już będę miał jakieś tam ulepszenia, to te gruntowanie, malowanie i szlifowanie będzie, piaskowanie będzie szybciej się odbywać. Ale w tej chwili trzeba mieć troszeczkę cierpliwości. Nie wiem, czemu tu się mi nie robi. Okej, dobra. Pora wejść na górę i zobaczyć, co my tu możemy zdziałać. Czekajcie.
Najpierw to, co na wierzchu. Trzeba się trochę nachylić. I działamy. Okej. Włas amunicyjny. Włas dowódcy. Tutaj on jest taki dwuczłonowy, ale tu niestety nic więcej nie zrobimy. Okej. Poza tym, że zgubiłem... A, rany, zgubiłem, wiecie co. Okej, udało się. Ściągnąć siłą mocy. Tu mnie zastanawia, co to jest. Jakiś układ chłodniczy. Powiedzmy, że on jest dobrze. Osłony wentylatora. No i tu... Znowu coś nie zadziałało, czyli są osłony, ale niestety one tak nie powinny się otwierać, jeżeli jest jakaś przeszkoda. Czyli w tym przypadku jest koło. Okej, przejdę do lakierowania od razu. Ok, na razie idzie wszystko po mojej myśli. Okej. Jeszcze zobaczę, czy czegoś tu nie pominąłem. Okej, z tej strony, a z tej. Dobra, chyba jest okej. I tu jest coś niedokończone. Proszę bardzo. I wszystko gra.
No, została mi jeszcze druga strona. Okej. Powiedzmy. Teraz trzeba się jeszcze przyjrzeć kilku detalom. Właściwie zobaczmy, co mi jeszcze brakuje. Tutaj brakuje mi koła pasowego, więc można by od razu kupić to koło. I brakuje rury wydechowej. I teraz, aha, dobra, jest to nie to, to nie to, wróć. Okej. Okay. Tak. Pokrywa rury i rura wydechowa, jeszcze jedna. Kasy coraz mniej. Ale teraz chyba wygląda silnik na kompletny. Dobra. Myślę, że jest ok. Wrzucimy go chyba już, chyba że jeszcze zobaczę, co tu mógłbym dokupić. Okej, tu jest pokazane, że brakuje osłony działa. Osłona kosztuje 700. No i teraz jeszcze działo trzeba będzie kupić. Pokrętło horyzontalne osi. Wow, tu sporo rzeczy tutaj nie ma. Optyka strzelca, wewnętrzny kołnierz działa. Okej. Optyka strzelca do kasy. Będę musiał kupować po kolei wszystkie elementy, bo za bardzo się nie znam. Jest pokrętło elewacji osi działa. Pokrętło horyzontalne osi działa. Zaraz się kasa skończy. Dobra, tutaj wewnętrzny kołnierz działa. Tego nie kupiłem w końcu. Jest. I tutaj widzę, że prawie kompletna sprawa. Została mi tylko szafka do zakupu.
Szkoda, że nie zapamiętuję tutaj tego menu, w którym jesteśmy. Dobra. Tak z grubsza widzę, że mamy wszystko. Tak to wygląda. Całkiem ciekawie. Brakuje mi tylko hamulca wylotowego działa. Ciekawe, czy można strzelać w tej grze będzie. Na poligonie. Dobra, sprawdźmy sobie zatem po tej pół godzince, na jakim jesteśmy etapie. Analiza czołgu. Znowu koło zębate gdzieś mi się... O, więcej tych kół zębatych jest. I tutaj siedzenia, szafka do naprawienia, siedzenia do naprawienia. Pojemnik na amunicję, gaśnica, półka. Nie mam pojęcia. Nadal czołg jest niekompletny. I teoretycznie ja właściwie to pytanie, gdzie te koła się poukrywały, których nie widzę. Które są podobno uszkodzone. Tutaj coś widzę, ok. Jest koło zębate. Super. Z tej strony. Z tej strony jest ok. Możemy sobie ewentualnie włączyć tak, o, taki podgląd i przyjrzeć się, czy jest tu jakiś element. Lesko śruba, to nie. Pojemnik na amunicję. Pytanie, co jest z nim? Nie tak. Czy wystarczy go pomalować? Okej, wystarczyło pomalować. Dobra. Nie wygląda to źle, ale coś, czegoś tu brakuje jeszcze. Wygląda na to. Okej, tutaj jest do zrobienia to i to, widzę. Czekajcie, dajcie mi. Mam to działo i niewiele widzę przez to działo. Ej, zgubiłem znowu. No, coś się tu dzieje, słuchajcie. Dobra. Ten, jak tu można kucać? Chyba nie można. Dobra. Punkt dalszy wycieczki. Jeszcze raz przejrzę. Analiza. Tu gdzieś jeszcze gaśnica została i te koła zębate mnie niepokoją. Szafki.
Dobra, skoro nie mogę tego inaczej zrobić, to muszę to zrobić w inny sposób. Ale ten pojemnik na amunicję wypadałoby jeszcze pomalować. Okej. I teraz przyłączę się w ten tryb drugi. Niestety troszeczkę wymaga to zachodu. Tryb taki, ale jeszcze był ten rentgen, tylko nie pamiętam pod którym klawiszem. To jest tablet. F1. Skróty klawiszowe. Gdzie one są? Gdzieś można było ten rentgen włączyć. Tab, Alt, nic mi tu nie pasuje. O, tutaj jest, zobaczcie, szafka. Tą szafkę możemy naprawić w trybie. No to jest rentgen, dobra, mam rentgen. Tylko w rentgenie nic nam nie pokazuje, żeby coś było nie teges. Szafkę mogę sobie naprawić w sposób następujący. Menu. I czekamy. Czyli trwa to minutę. Okej. Okay. Zastanawiamy teraz to nadwozie. Tryb montaż, menu, opcji jazdy testowej, przenieś czołg, tryb inspekcji. Co to znaczy tryb inspekcji? To jest ten rentgen, okej. Okay. Tylko nie wiem, czemu mi nie pokazuje, którego koło zębate jest uszkodzone, bo tu nic nie widać, żeby coś było nie teges. Dobra, spróbujmy się przejechać, może tak będzie nam łatwiej. Zamontuję silnik. Dołożę, co mogę dołożyć jeszcze. Czyli przegroda, pokrywa wału napędowego, tutaj ta szafka się naprawiła, osłona silnika, ok, nie jest źle. Mamy stan napraw czołgu 95%, montaż czołgu 96%, gruntowanie, tam coś z tą rdzą, pomalowanie, czegoś nie pomalowałem. Zaraz to się okaże, jeszcze analizę zobaczymy. Koła zębate sobie sprawdzę, gaśnica jeszcze jest i półka jakaś. Wartość czołgu 38 tysięcy. Dobra, zamykamy to wszystko.
Tylko mi się nic nie chce zamknąć w ogóle. O, tutaj coś jest nie tak. Super. Chyba zostały tylko te koła zębate, tak mi się wydaje. Dobra, pozamykane, pozamykane. Włazy pozamykane. No, pozamykane. Pora na małą przejażdżkę. Pytanie, czy się uda? No właśnie. Chyba źle to zrobiłem. Jak podejdę tutaj do płotu, no to tu się nic nie wydarzy niestety. No, spróbujmy coś na czołgu zdziałać. Mamy tutaj... Aha, są tu jakieś moduły, ale jest tylko moduł, dobra, moduł silnika, dobra, ja to zrobiłem, tylko w inny sposób, z powrotem. Teraz chciałbym sobie pojechać tym czołgiem. Niestety nie mam takiej opcji i nie wiem, jak ją wybrać. Tutaj jest do muzeum wyjście. Tutaj jest opcja użyj tylko. Więc chyba mi się dzisiaj nie uda tego zrobić. Opcja jazdy testowej. Dobra, silnik. Nie wiem, nie słyszę silnika. Nie wiem, nie wiem, czy działa, czy nie. Nie można włączyć silnika. Skrzynia biegów, dźwignie nie jest zamontowane. Skrzynia biegów, dźwignie. Serio? Poczekajcie. Dźwignie, okej, okay, brakuje dźwigni. Dobra, kupujemy ją. $1500. Obawiam się, że może się to źle skończyć. Dźwignia jest zamontowana, ale pewnie coś jeszcze mu będzie brakować. Ok, dobra. Moduły, nie moduły. Diagnostyka, odpalamy. Nie można włączyć silnika. Dobra, słuchajcie, nie można włączyć silnika, to na razie go sobie niestety muszę przenieść w inne miejsce. Przeniesiemy czołg na podwórze. Bo w sumie... A, 45 minut minęło, na razie wiedziałem. Dobra, zróbmy sobie szybko jakieś zlecenie.
bo troszeczkę się tutaj zamówiłem. Czas na zakupy. Mam kolejny czołg do skompletowania. Trzeba zakupić kolejne części do mojego T-34 w sklepie internetowym, a potem je zamontować. Przyjmij zlecenie. Wziąłem sobie zlecenie. On chce, żeby mu coś dokupił. Bo brakuje mu kilku elementów. Właściwie nie za dużo mu brakuje. Osłona silnika. To tak z grubsza, nie? Dwie osłony silnika mu brakuje. I to jest model T-34. Najwyżej wezmę kredyt, bo też jest taka opcja, więc... Super, kupiłem nie to, co trzeba. Nie ten model, T-34-76. A co ja kupiłem? 85. Nieźle, nie? Dobra, bank. Weźmiemy na razie sobie jakąś małą kwotę pożyczki, niech będzie 1300. I jeszcze raz. A nawet jest zaznaczone, widzicie, to nam pomaga gra trochę. Jakie części mam kupić? Brakuje włazu silnika, zbiornika paliwa i właz osłony skrzyni biegów. Koło napinające mam kupić, już widzę. Ej, to kupiłem. Pokrywa rury. Rura wydechowa. Biorę. Biorę wszystko, co dają. Okej, bank. Weźmy sobie te... Spłać pożyczkę. No niestety, i tu się blokujemy niestety na tym zleceniu, bo można wziąć tylko jedną pożyczkę. Co za głupota. I niestety nie wykonam tego zlecenia. Bym musiał sprzedać mój czołg. A tego nie chciałbym robić. Trudno. Na dzisiaj to koniec. Tak troszeczkę niefortunnie się to wszystko ułożyło. No zobaczymy, co dalej. Co tu można innego wymyśleć? No, kolejne zlecenie wziąć, ale to znowu będzie dodatkowy koszt. Ale lipa. To tyle. Do następnego odcinka. Cześć.